Cześć, tu Patryk Chilewicz. Cześć, tu Madam. Witamy Was w... Facebook upadł. O Boże, był taki dramat. Znaczy w sensie dla świata. Dla świata, dobra. Zobaczmy, jaki był dramat dla naszych wspaniałych celebrytów. No więc pani na przykład Małgorzata Rozenek-Majdan tutaj wysnuła opowieść, że dzięki jakby temu, że nie działał Facebook, Instagram, WhatsApp, jakieś tam wszystkie powiązane też funkcje. Jakoś ogarnęliśmy temat. Było więcej czasu na czytanie książek. Podobno zwiększy się i czytelnictwo, i dzietność po tej 6-godzinnej awarii. Pawełek, znany optymista, obstawia również zwiększoną ilość rozwodów. Taki żarcik, kabarecik. Tak, przez 6 godzin wszyscy zaczęli rodzić dzieci. Świat się zmienił. Już nigdy nie będziemy tacy sami, moi drodzy. No wielki dramat za to spotkał Jessica Mercedes Kirchner, ponieważ była wtedy na PFV, jak to sama określiła, wiesz co to jest? To jest jak PCV takie, tylko w Paryżu i to jest Fashion Week. A, no tak. No i napisała, co następuje. Nie wierzę, że akurat kiedy byłam na PFV, wyłączyli Instagrama. Wrócę do Was z relacją, bo szkoda super contentu. Co? Po prostu, no nie wierzę. Znaczy, akurat teraz coś takiego się jak dzieje. Dla mnie to powinni oddać pieniążki. Ktoś dzwoni kurier i zobaczyć, kto to. Co do Jess, to kochana, jeszcze nie koniec historii. Ale dawaj, ponieważ fakty TVN zaprosiły na reportaż. Pojawiła się w faktach TVN, jak donosi Pudelek na całe 2 sekundy. Musiała ten dramat swój po prostu wyrzucić z siebie. Na początku dzwoniłam do operatorów i mówiłam, że proszę mi włączyć internet za granicą. Bo... Jestem za granicą teraz, jak coś na PFV. Ja wczoraj byłam w Paryżu na Fashion Week, więc dla mnie to była idealna okazja, żeby opublikować fajne treści, kontent związany z modą, a tu Instagram się załama. I posłuchaj, Jessica była tak podniecona tym całym faktem, że nawet pochwaliła się tym, że wystąpiła w TVN na swoim Insta Stories. I prosiła, żeby jej nie wycinać w montaż. Tych 2 sekund, które no na pewno po prostu dodały i to jest kolejny wielki krok w jej karierze. Słuchajcie, ważne, żeby spełnić swoje marzenia. Dokładnie tak. Marzenia niewątpliwie spełnia Wróżbita Maciej, który również postanowił zaangażować się w kwestię wyłączenia Facebooka. Obviously. I powiedział, co następuje. Od 27 września aż do 18 października planeta Merkury retrograduje w znaku wagi. Waga to znak społeczny, a przecież pisałam, że retrogradacja to ta będzie rzutować na ogromne rzesze ludzi, a nawet społeczności. Pisał. Merkury w pozycji prostej symbolizuje m.in. wiadomości i komunikację. Gdy retrograduje, następuje problem z przepływem informacji i wszelkimi kontaktami. Wiesz co, ten Merkury... Wszystko przez fucking Merkury po prostu. Po prostu fuck off. Fuck off Merkury z Ziemi. Tak, tak. Spadłuba nie ma tutaj my miejsca. My chcemy Facebooka i chcemy content Jessica Mercedes z PFV. Tak, tylko nie Freddie Mercury. Freddie Mercury jest spoko. A co ma Freddie Mercury? No bo mógłby pomylić ktoś. PFV? Mogliby wyciąć. Tak. Wiem. Dobra, a co my robiliśmy w tym czasie? Podejrzewam, że coś oglądaliśmy albo i graliśmy na komputerze. Tak. Oglądaliśmy serial, graliśmy na komputerze, a ja w międzyczasie odświeżałem sobie Twitterka, bo były tam doskonałe memy związane i wpisy związane z tą awarią i podniecaniem się ludzi. Najlepsze znajdziecie na naszym Instagramie w 2 galeriach, które się znalazły tuż po tym, jak Facebook obudził się ze snu. Ale to co, nie płakaliśmy chyba, bo tak, wydaje mi się, że trochę wyluzowaliśmy, bo ja pamiętam, że to się działo w poniedziałek wieczór, tak. Czyli gdy wchodziło cokolwiek i gdy idzie cała komunikacja i wydaje mi się, że kiedyś byśmy byli tacy, o nie możemy pójść. To teraz. A teraz byliśmy tacy, no dobra, no dobra, jutro. Spawa. I tak się też wydarzyło i jakby wszyscy przeżyli. Więc może to jest taki wniosek, że nie warto się tak bardzo tym przejmować i tak bardzo się od tego uzależniać. Albo próbować się nie uzależniać, a przede wszystkim, to jest taki tip na serio, nie rejestrować się na różnych portalach przez Facebooka na przykład, bo w takich momentach na przykład jesteście uzależnieni od tego, czy Facebook działa, czy nie działa i wiem, że ludzie mieli problem z zalogowaniem się do innych serwisów, bo się tam rejestrowali przez Facebooka. Gabcie, ale to trzeba pomagać sobie. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze o istnieniu Teamu X.
ale on istnieje i jakby nie jest to tamten stary, tylko jest ten nowy, który właściwie już jest trochę stary i już mogliby go wymienić. Powinni go znowu wymienić, idąc za tym po prostu ciosem. No dobra, ale nieważne, bo my trochę nie byliśmy w temacie, bo jakby kogo to obchodzi. Ale no, okazało się, że oni nawiązali jakąś współpracę z marką kosmetyczną. To jakby nie, to się nie zdarza, to jest bardzo oryginalne. Słuchajcie, zrobili super konkurs. O, fajnie, brzmi fajnie, żeby zaczyna się nieźle, nie? Tak. Uczestnicy mieli nagrać filmik, a zwycięzcy obiecano spotkanie z influencerkami oraz zestaw kosmetyków. Zestaw No ale niestety jeden z TikTokerów wyznał, że organizatorzy nie wywiązali się z umowy. Uwielbiam to. Ale jak to? Uwielbiam. To jest... Przecież oni są tacy godni zaufania wszyscy. Nie, to się nie zdarzy. Ktoś po prostu znowu... Coś tu kręcą. Tak. Coś tak, to niedobre, to ludzie. Spotkanie miało dojść w połowie sierpnia tego roku, donosi plotek. Znana marka kosmetyków nie opowiadała zwycięzcom. Może mieli dużo projektów. I jeden z beauty influencerów postanowił nagrać film, w którym poinformował o całej dramie. No dobra, zobaczmy ten film. Rozmowę planowali dla nas na 15 sierpnia, z tego co pamiętam. Rozmowa się w ogóle nie odbyła, nawet nie dali nam znać dlaczego. Sprawa całkowicie ucichła i mój kolega ostatnio jakoś miesiąc temu nagrał filmik, w którym zarzucił im grid, że zostaliśmy oszukani. I oni od razu napisali do niego i nam wysłali maile, że ta rozmowa się jednak odbędzie i że podadzą nam termin. To było, kochani, gdzieś z miesiąc temu. Do teraz wciąż nie mamy informacji, co z tą rozmową, bo to była nagroda nasza. Żeby było zabawnie, kochani, to zauważyłem wczoraj, że mój kolega, który brał udział w innym konkursie, ale też właśnie z Ingrid i z Natsu akurat, Natsu Juice i coś takiego, też nie otrzymał w ogóle żadnej nagrody. I moje pytanie jest do Ingrid, co macie zamiar z tym zrobić? Ja osobiście czuję się oszukany. Zrobiliście konkursy, z których totalnie się nie wywiązaliście i za przeproszeniem wypiliście się na nas. Nie wyobrażam sobie zrobić konkursu i się z niego nie wywiązać. Tym bardziej, że moje filmiki konkursowe miały po 800 tysięcy wyświetleń. Jakby to była dla was darmowa reklama. Bardzo niefajnie, Ingrid. Bardzo niefajnie, Ingrid. Nie spodziewałem się czegoś takiego po tylu fajnych przebojach. Dokładnie, na przykład ja bardzo lubiłem... Ale wiesz co, to jest super śmieszne w ogóle. To jest mega super śmieszne. To jest tak super śmieszne, że po prostu... Czyli tak. Po pierwsze, znaczy... Czyli tak, momencik. Jest jakaś grupa pseudo-influencerów, którzy zajmują się udawaniem, że są przyjaciółmi i mieszkaniem w czyimś domu i udawaniem, że są bogaci, mimo że to nie są ich pieniądze. Reklamują w międzyczasie scam i w międzyczasie jeszcze robią jakiś konkurs, a ludzie myślą, to wygląda jak super konkurs. Zaufam im, zrobię im darmową reklamę, bo mogę dzięki temu wygrać spotkanie! Wiecie, okej, kwestia gustów, ja nie będę tutaj z wami dyskutował na ten temat. Ja nie rozumiem, szczerze mówiąc, wartości tego spotkania, ale mnie to tak po prostu zastanawia, jaki problem jest dla nich to spotkanie? Czy oni są tak po prostu ci zapracowani, albo mieszkają w kosmosie? Wiesz, o co chodzi? To nie myślę, że oni są bardzo zapracowani. To nie jest nagroda, że oni obiecali 5 milionów, albo jakąś, wiecie, nie wiem, łódź podwodną i nie mogą się z tego wywiązać, bo nie mają tego. Oni muszą się spotkać z jakimś kolesiem. Po prostu ktoś ich zawiezie, przyjdą, wypiją z nim kawę albo coś i pojadą. Jakby, o co chodzi? Jaki jest problem, nie? To jest takie niezręczne. I jakby chyba spodziewają się, że... No o tym się dowiedzą ludzie, skoro kilkaset tysięcy oglądało ten jego filmik, no to pewnie też się dowie o tym, jak nie wyszło. I jeszcze nie odpisywać, po prostu, Jezu, jakie to jest okropne, nie mogę, po prostu daj mi... Ale dobra, ale czy jesteś zdziwiony? Nie! Cokolwiek plus! A w cokolwiek plus... Edyta Górniak. Musimy Edyta Górniak. Edyta ma odpryski. Opryski znaczy się. I one tam jej ten. I co robią? No i jeszcze na przykład jest dalszy ciąg Inby Stan Borys kontra Karol Strasburger. Pokochacie te Inby, jeśli jeszcze nie znacie. TikTokarka dodatkowo dzieli się z mężem. Dzieli się mężem! Z matką i siostrą. Tak, takie są poliamo. No i jeszcze są cycki by Billie Eilish. Mówię cycki, ponieważ ona sama je w ten sposób nazywa. I sobie o nich porozmawiamy. O tych cyckach.
Dlatego wspierajcie nas, żeby mieć dostęp do cokolwiek plus. A poza tym już prawie 400 dodatkowych materiałów, których nie możecie zobaczyć nie wspierając nas. Dodatkowo jeszcze making of, dodatkowo w ogóle polecę raz w miesiącu i dużo innych rzeczy. Grupka na Facebooku. Link w opisie. Doda? Napij się. Napij. Słuchajcie, Doda. Przybliżmy. Dziewczyny z Dubaju, Doda jest współproducentką razem ze swoim Emilem Stępniem, który był jej wielką miłością, ale już nie jest jej wielką miłością, tylko jest jej prawie byłym mężem. I oni się w tym momencie nienawidzą. Ona tam na niego wylewa szambo, on jej tam odpowiada, no, tam odbija. Do tego też przejdziemy. No i co się tak naprawdę wydarzyło? Doda z Marią Sadowską pojawiły się przed studiem nagraniowym, właściwie montażowym, gdzie miały dokończyć Dziewczyny z Dubaju. Cześć, słuchajcie. Tak naprawdę nie wiadomo od czego zacząć, bo sama jesteśmy w szoku. I know, trochę dziwna sytuacja, gdy ponoć już wyświetlali ten film. Wszyscy o nim już mówią, już zaraz ma być premiera, a one jeszcze to montują. Jakby dziwna sytuacja, ale jakby nie jestem jakby ekspertem w produkowaniu filmów kinowych, więc może to tak wygląda. No i nie wpuścili. Dzisiaj po raz kolejny zamknięto przed nami drzwi. Przed filmem, którego jestem producentem kreatywnym, poświęciłam mu 2 lata, a Maria wyreżyserowała. Tak. Ale dlaczego? No bo Emil zabroni im. Bo Emil zabroni im i reżyserka nie mogła wyjść, Maria Sadowska, i współproducentka połowa 50% doda Rapczewska Stępień też nie mogła wyjść, bo Emil zabroni im. Emil napisał oficjalne maile, że nikt nie ma, że nie mamy prawa w ogóle dotykać się do filmu, który robiliśmy przez, poświęciliśmy mu ostatnie 2 lata. To ja idą. Idą. Hop. Dzwonią domofon. Tak. Ding, 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 ding. I tam jest Emil zabronił. Tam jest jakiś pan. Czego? Ona. Dorota Rapczewska Stępień, słynna piosenkarka, Mensa, Queen. Sprzedaje swoje ciało w internecie w częściach. Tak, to ja. Okej, ale to ty dzwonisz. A ona, no tak, to ja dzwonię, bo przyszłam na robotę. A on mówi, ale cię nie wpuszczę, nie wolno. No Emil zabroni. Nie wolno. No i wtedy ona nagrała właśnie to wideo. Gdzie a Maria Sadowska jest taka, co ja robię? nie wiem, co ona tam robi, co robi w tym towarzystwie, ale jakby jest to... No nie na rękę ewidentnie. Są to jej wybory jakby zawodowe. No i rozpętała się burza, bo to stories, które były bardzo długie Dody, wywołało oczywiście Emila do tablicy i Emil w rozmowie z Plotkiem powiedział, co następuje. Te wszystkie piękne tytuły, którymi pani jak ornament oznaczyła panią Dorotę, w swoim pytaniu są wyłącznie nadane przeze mnie dla budowy jej CV. Film jest już ukończony i zabezpieczony do dystrybucji w Polsce i poza jej granicami. Pani mogą bawić się w film, ale nie za pieniądze moje, jak i moich inwestorów. Maria Sadowska powinna skupić się na mniej wymagających filmach, a pani Rapczewska być wdzięczna, że na moich produkcjach przedłuża swoje medialne życie. Film jest produktem biznesowym. Jak panie chcą się bawić, niech idą do smyka. Niezręcznie. Niezręcznie. I dalej. Proszę ją zapytać, czemu nie przekazała swojej prośby do, tutaj nazwa grupy postproducentki, aby cytuję, tylko nic nie mówić Emilowi. Dlaczego za moimi, czyli producenta plecami, moi pracownicy chcieli ingerować w mój film? No co to da? Mój film? Wszystko jasne. Oszukał mnie i wykorzystał. Jezu, ale telenowela się zrobiła, kochani. No, ale to było od przewidzenia. Jak każdy związek, który się rozpada w życiu Dody. No, bywa i tak, słuchajcie, no nie zawsze może być kolorowo, ale nas tam nie ma w środku. Całe szczęście. Doda pokazała kwit, teraz go widzicie, że jest współproducentką. Pokazała też SMS-a do jakiegoś Rafiego, że są umówieni, rozumiem, że to ten pan z tej firmy postprodukcyjnej. Tak. Nie fajnie, Rafi. No więc Emil kpi z niej na to wszystko. Pisząc, że... Ani Maria Sadowska nie podołała temu filmowi, jak i poprzedniej sztuce kochania o Michalinie Wysłowskiej, ani pani Dorota Rapczewska nie jest tak zdolna, jak się próbuje lansować. Przestańcie państwo ślepo prowadzić się tanimi medialnymi zagrywkami celebrytów. Na to wszystko Doda opublikowała jakąś odpowiedź Emila na Instagramie dla jakiejś randomowej, prywatnej osoby, gdzie napisał, że będzie dla niej napalm. Dla Dody? Swojej tak, żony jeszcze tak, nadal obecnej? Tak, i wtedy wrzuciła tego screena. Zrzuć ten napalm już teraz. Nie czekaj do premiery. Jakby na tym etapie już jakby mówienie o tym, że zrzucić na kogoś napalm jest poniżej czegokolwiek tak naprawdę. Znaczy przede wszystkim to wszystko jest bardzo niezręczne i takie...
Nawet nie sprawia mi jakiejś super frajdy, wiesz co chodzi. Bo jednak jest to drama, ale to już jest takie, no, nie wiem, takie tłumacz trochę. No trochę takie wymiecinki. Wiesz co powinno się stać? No. Sprawa dla reportera. Lepiej mam. Co? Emil napisał SMS-a do Dodeona, go oczywiście zeskrinowała i wrzuciła. Nie zasłyszałaś, ale zaproponuję ci. Będę robił film o zamachu na papieża. Mam inwestorów na ten film. Chcesz współpracować nad tym projektem? Na co Doda? Nie zasłużyłaś, możesz mówić do psa. I dała komentarz. Czyli jednak nie taka nieutalentowana. I dalej na WhatsAppie się przyniosła rozmowa, gdzie ma go zapisanego w telefonie jako Emil Oszust. Mm-hmm. Chyba i ja się zaprzyjaźnię ze Starakowo. A na co doda? Biegnij, brzydzę się tobą. I go zablokowała. Słuchajcie, ja się czuję, jakbyśmy byli po prostu w ostatnich klasach szkoły podstawowej, no. I po prostu dzieciaki się pokłóciły o to, kto ma z kim jechać, nie wiem gdzie, do galerii handlowej i kto jest przyjął największą kto w pokoju będzie na zielonej szkole. I po prostu mówią o sobie wszystko. Doda ogłosiła, że zrobi konferencję. Konferencja miała się odbyć w formie live na Instagramie. Ciekawy sposób. Na konferencji tak naprawdę powtarzała, teraz widzicie screeny tego, co się pojawiło mniej więcej za plotkiem. My tego nawet nie oglądaliśmy, bo to trwało jakieś 40 godzin i jakby wiedzieliśmy, że będzie w kółko to samo. W międzyczasie pojawiło się kolejne oświadczenie Dody, teraz je tutaj widzicie. Pojawiło się kolejne oświadczenie Emila, tutaj je widzicie teraz. No i to były takie w kółko to samo. Ale ja tak od początku się zastanawiałem, jakie poprawki chce Doda tak naprawdę. No bo jakby ten film miał już się ukończyć, już miała być zaraz premiera, okay. A tutaj ten. No i ona dodała wpis na Instagramie. Nas zablokowała, ale do Dziunia taka mała dygresja. Jeśli masz profil publiczny, nas zablokowałaś, to wystarczy, że ustawimy sobie w przeglądarce kartę prywatną i jakby widzimy to wszystko, więc to tak nie działa. Tak na przyszłość. No i tutaj zobacz, ona napisała jakieś FFX, SH107, 016. Brzmi bardzo profesjonalnie. 21.37, 420. To jest mnóstwo jakichś takich dziwnych rzeczy. No i o co chodziło? Brak paska po prawej stronie. Widoczny mikrofon w kadrze. Tak, że są jakieś... A, wyłapane? Tak. Okay. I słuchajcie, no jeśli to jest prawda, to no jakby no rzeczywiście to są jakieś błędy. I wydaje mi się, że musiała być totalnie... bardzo dziwną osobą, może już bez jakichś epitetów, żeby wymyślać po prostu w tym momencie jakieś, wiesz, jakieś sytuacje, które no, do poprawienia w firmie. Słabo z jego strony, bo on teraz pokazuje się jako taki macho i klasyk, czyli umniejszanie kobiecie i że ona jest tylko kwiatuszkiem i właściwie on sugeruje, że ją wykorzystał, tak? Ja to tak rozumiem, że on ją wziął i tylko dał jej taką posadkę po to, żeby ona wszyscy dała kasę pisali. I żeby było nazwisko. I nie wiemy było. Tak, czy tak naprawdę ona, jaki miała tam wkład, ale jeżeli dał jej to stanowisko, no to jakby, wiecie, no jakby sorry, nie? Nie wiemy, jak było naprawdę, ale z drugiej strony, no to też, jeżeli on jest, nie wiem, głównym producentem, czy dzieli z nią produkcję i one chcą jakoś ostatecznie ten film pociąć, czy coś z nim zrobić, nie wiadomo co, i jego nie informują i... To też takie dziwne trochę, no bo jednak chyba myślę, że ci wszyscy producenci powinni wyrazić zgodę i być przy tym. Nie wiem, no nie znam się, ale no jednak to takie przekomarzanie się, nie? A jakby to ma pójść w świat i być jakby dostępne na zawsze, nie? No tak, bo więc to jest film, coś utrwalonego, co ma... Myślę, że... No teraz domyślam się, że jest ciężko w takiej sytuacji, gdy oczywiście, wiecie, życie prywatne z życiem zawodowym niełatwo łączyć. Ale po prostu, no nie wiem, jakiś chyba trzeba te mediatora albo medium. Albo medium. Usiadł na pośrodku i po prostu. No to ten Róż Maciej przecież może tamten stąd. Albo ten, co Armagedon cały czas przewiduje. Rutkowski. Nie Janowski. Janowski to jest tamten. Rutkowski. Nie, ten przecież koniec świata przewiduje. Rutkowski to jest detektyw, co ty wieprzysz? No nie wiem, dobra. Dobra, tamten. No weźcie kogoś, zróbcie porządek, bo źle można. Rutkowski. Jackowski. A nie możesz pójść ten film po prostu i robi się dookoła niego zamieszanie i to też, nie wiem, może jakoś wpłynie dobrze na oglądalność, ale mi aż tak odechciela. No obejrzę ale pewnie, obejrzę. No a nie obejrzysz? No Patryk, no, przecież chyba, no. Trzeba będzie chyba się wypowiedzieć na ten nie trzeba będzie, ale będzie ale można. Dobra, wracając do tematu, bo chciałem jeszcze ja wypowiedzieć swoje zdanie.
Moje zdanie jest takie, że jeśli, bo tutaj mam takie dwa punkciki. Pierwszy punkt, jeśli wierzymy w to, co się wydarzyło, no to biorąc pod uwagę obie strony, no to dla mnie to jest taka ewidentna, urażona męskie ego, które postanawia teraz, tak, rozwodzisz się ze mną, tak, masz jakiegoś chłopaka, który jest przystojny, no to w takim razie nie wpuszczę cię do budynku. Ale jeszcze zapraszamy do uczestnictwa w naszych dyskusjach, które są na przykład na Instagramie albo w komentarzach. Możecie oczywiście wyrazić teraz swoje zdanie, zapraszamy Was. Ale gdy wrzuciliśmy ten filmik, ten pierwszy, gdzie one stoją i nie mogą się dostać i że Emil oszalał tam do domu, mówi... Emil oszalał. Przypomnijmy, że Emil oszalał. Oszalał. No to tam pojawiło się całkiem sporo komentarzy dotyczące tego, że to jest zagrywka. Że to jest zagrywka reklamowa. A, no to właśnie powiedziałam. Znaczy, i że to po prostu ma tylko przyciągnąć ludzi, bo jakby nie pisze się dobrze o tym filmie. Zwłaszcza, że Doda zaliczyła w międzyczasie jakieś slot streamingowe wypowiedzi, jakieś takie zupełnie bzdurne pierdoły gada. Znaczy ja myślę, że to jest zbyt prymitywne, aby to była ustawka, ale jestem totalnie w stanie uwierzyć, że ludzie, szczególnie Polacy, uwielbiają teorie spiskowe, więc jakby... To po pierwsze, a po drugie Doda tyle razy podważyła już zaufanie ludzi. I zresztą też jest jakby twórczynią, czy właśnie, nie wiem, nosicielką jakichś teorii spiskowych na różne inne tematy, więc... No, zobaczymy jak się rozwiąże, mam nadzieję, że... Nie wiem w sumie, co mnie to obchodzi. Pozostając przy slut-shamingu i wybitnych polskich produkcjach, pani Blanka Lipińska... O, jest ta słynna Blanka. Tak. Z Lipińskich. Tak, z tych Lipińskich. No, ona teraz, wiecie, pojawia się w mediach właściwie jak chyba cały czas i udziela jakichś tam różnych komciów i takie tam, i taki ładny zostawiła komentarz, całkiem zabawny, odnosząc się szczególnie do jej twórczości. Jestem obrzydliwie romantyczna. Ja muszę osobę poznać i ona musi poznać mnie. Nie wiem jak to jest, że poznajesz kogoś i idziesz z nim do łóżka. To jest takie, no okej, nie wiem jak to jest, chcesz, robisz to, chcesz, nie robisz, jakby nie ma, okej, luz, nie? No na po czym dodała dalej, dla mnie jest to obrzydliwe. A dla mnie blanie obrzydliwe jest mówienie takich rzeczy. No idzie teraz. I dalej. Idziemy na fajną mamę. Ale poczekaj. Ja nie oceniam. Jeśli ktoś tak potrafi, zwłaszcza kobieta, oczywiście kobieta kobiecie, to ja jestem pełna podziwu. Jesteś obrzydliwa. Jestem pełna podziwu. Ale nie oceniam. Obrzydliwa. Ja nie oceniam cię. Kobieta. Nie martwcie się, jakby Blania pozostaje z nami. Zapowiadają się kolejne części tego sławnego 365, a ona już myśli o kolejnych projektach. Ona już ma dosyć Massimo, jakby Massimo... Bye. W ogóle teraz chyba będzie... Barimo? Właśnie. Ja chcę wejść w przyszłym roku na plan zupełnie nowego projektu. To też będzie film. Roboczy tytuł nosi... One. Ona? One. Ona? One. Będzie to... Plan może. Erotyk. No opowiadający o pisarce i o gitarzyście rockowym. Ja pierdolę. Cały czas piszę scenariusz. Wszystkie moje historie napisało życie. Był mafiozo, teraz może być gitarzysta. Samo życie. Takie właśnie jest. I teraz ten baron. Boże, jakie to jest wszystko po prostu niskie, podłe i smutne. No nie wiem, oni się chyba tutaj kuplują, tak? Bo ona ma przecież cały czas ten portret jego u siebie w chacie chyba. Ale on ma portret wszystkich byłych w swojej chacie. On ma ten Hall of Fame. Bo ona ma poroże. Aha, okej. Okay. Ona traktuje to jak poroże. Okej, okay. No nie będę tego oceniał. Ja też nie. Obrzydliwe. Pamiętacie Dominikę Zasiewską? Dominika Zasiewska była wodzianką u Kuby, Jakuby Wojewódzkiego. To pierwszą, to original wodzianką. OG. A później słynna drama z Rutkowskim. Tak, z Krzysztofem Rutkowskim, którego była kochanką, to z tego czasy, co pamiętam. To były czasy, no. Coś takiego. On się nie przyznał do tego. On się nie przyznał, tak. No i teraz pani wodzianka postanowiła o sobie przypomnieć. I w nocy, z piątku na sobotę, pojawiły się takie treści u niej. Teraz widzicie kilka screenów za pudelkiem. No i co napisała? Michał,
po tym wszystkim, co zrobiłeś przeciwko mnie i po tym wszystkim, co ja zrobiłam dla ciebie, nie czujesz się w obowiązku chociaż powiedzieć: dziękuję Dominika, przepraszam, że jestem gnidą? No i co właściwie, o co chodzi? Co mi się Koterskie ma wspólnego z Wodzianką? No. 5,5 roku mieszkałeś u mnie, żyłeś za moje, woziłam cię na detoksy, ratowałam z opresji, odbierałam z dołków itd. Nie czujesz, że powinieneś przeprosić i podziękować? No, nie wiem, 5,5 roku to długi okres czasu, ale jeśli... chyba nikt nie zmuszał do tego. Zatem wydaje mi się, że jeśli komuś pomagasz i robisz to bezinteresownie, z własnej woli, to nie po to, żeby po prawie 6 latach przypominać sobie o tym na stories i żądać od niego przeprosin za to, że udzieliło mu się pomocy i jeszcze wymuszać na nim, żeby powiedział, że jest gnidą. Niezręczne. Tak, wiele rzeczy tu poszło nie tak. Więc Dominiczko Zasiewsko, jeśli to jest twój pomysł na powrót, to żegnamy. Barcelona już od jakiegoś czasu żyje tak. Dzikami, słuchajcie, i dotarło to do gwiazdy WP. Shakira przeżyła chwilę grozy. Shakira mieszka, przypomnijmy, pod Barceloną. Na północ. Jest naszą sąsiadką. Akurat tak się składa, że tam w górach sporo jest dzików, które sobie po prostu żyją. No i czasami się spotykają z ludźmi. No i mają różne przygody wtedy. Gwiazda mieszkająca w Barcelonie wybrała się na spacer do jednego z okolicznych parków. Towarzyszył jej 8-letni syn Milan, który miał być świadkiem walki stoczonej przez mamę z dwójką dzików. Shakira walczyła. Wyobraźcie sobie, ona tymi biodrami swoimi hips niszczą, nie. I do nich She Wolf, nie? One tak okej, Shakira, calm down. Shakira powiedziała, tak w języku polskim: ciągnęły moją torbę z telefonem w środku do lasu, zniszczyły wszystko. No, może potrzebowały, miał jakąś pilną sprawę. Tak, ja po prostu chciała zadzwonić do Wodzianki, żeby przestała. Milan, powiedz prawdę. Powiedz, jak twoja mama postawiła się dziką. Bo ona wrzuciła filmik z tej sytuacji, po czym go usunęła, ale on jest dostępny cały czas. El bolso de hoja valía que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo. Y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Y al final me han dejado el bolso y me he enfrentado. Milan, di la verdad. ¿Cómo tu mami se enfrentaba a los jabalíes? Ej, ten film jest taki słodki, w sensie taki na śmieszno i po hiszpańsku zasłowanie i tak po ludzku. Nie, szkoda, że go usunęła, jakby no, też nie słyszałem w jej głosie jakiegoś takiego dramaturgi, tylko po prostu takie, no przygoda. No, domyślam się, że jak wyskoczyły te dziki, to się mogła wystraszyć. No ja też bym się wystraszył, ale wiecie, z drugiej strony, dajcie tym dzikom spokój, no jakby one mieszkają na tych jakichś wyżej ułożonych glebach i co, jakby już wjechaliśmy im z tym miastem, no to musimy jakoś pogodzić się, tak? Tam, jeżeli tak. Jeszcze są te lasy dookoła. Znaczy, słuchajcie, jeśli ktoś wybiera się do takiego miejsca, to według mnie powinien brać pod uwagę to, że może mu po prostu wyskoczyć dzik, a jak mu wyskoczy dzik, to nie może mieć prezencji do dzika za to, że jest u siebie na chacie. No. No ja myślę, że ostatecznie wszystko się dobrze skończyło. Przede wszystkim nie ma żadnego uszczerbku na zdrowiu. Myślę, że to jest historia, którą za pół roku Shakira będzie opowiadała w formie anegdotki znajomych. To jest taka historia trochę z chwili dla ciebie. Trochę tak. I śmiechem nie było końca. Śmiechem nie było końca. Więc jakby spoko. Musimy ją w końcu odwiedzić. Ja trochę chciałbym spotkać dziki, ale boję się trochę. A Shakira? Wolisz spotkać Shakiry czy dziki? Dziki. Ale żeby mi nic nie zrobiły, nie muszę dotknąć, żebyśmy byli tacy, cześć, ola, i one sobie pójdą tam, ja sobie pójdę tu. Okej. Okay. Mógłbym im coś dać, jakieś warzywko, nie wiem, co dziki jedzą, jakieś warzywka. Telefony. Telefony Shakiry. Tylko Shakiry. Musimy najpierw poznać Shakirę, żeby ją okraść i dać jej telefon dzikom. Justice for dziki. Tak. Mamy plan już na dzisiaj. No dobra, to chodźmy go realizować. Idziemy, dobra. Dobra, to żegnamy się z wami i idziemy szukać domu Shakiry, żeby jej ojebać telefon. Pa, pa! Pa!